Pewien człowiek chciał pomóc bliskiej osobie, widząc, że idzie ona w zgotowaną przez samą siebie pułapkę. Nie był jednak pewien, czy to ma sens i czy odniesie planowany przez niego skutek. Poszedł więc do mędrca, żeby zapytać go o radę. Mędrzec wysłuchał go z uwagą i w milczeniu, a potem rzekł: to nie ma sensu, bo i tak cię nie usłyszy, a nawet jak usłyszy, to nie zrozumie. Po tym wydarzeniu człowiek przestał zajmować się próbami naprawiania cudzego życia. Nigdy nie narzucaj się ze swoją chęcią niesienia pomocy. Skutek może być taki, że ludzie odwrócą się od ciebie jako natręta i zyskasz sobie jedynie wrogów, bo oni nie cenią tych rzeczy, które mają za darmo. Jeśli ktoś poprosi cię o pomoc w rozwiązaniu jakiegoś problemu, to zapytaj go najpierw, co już w tej dziedzinie robił. Jeśli nie robił nic i szuka cudownego lekarstwa albo kogoś, kto za niego ten problem rozwiąże, to odeślij go tam, skąd przyszedł. Ale jeśli robił wszystko, co w jego mocy i nic to nie dało, pomóż mu. Najlepszym sposobem będzie naprowadzić go na rozwiązanie. Ileż radości mu przyniesie fakt, że sam wpadł na to. Zyskasz też jego wdzięczność za poświęcony czas i uwagę. W wartościowych filmach znajdują się prawdziwe perły. Oto jedna z nich. Dlaczego najpiękniejsze chwile w życiu trwają zawsze najkrócej? Żebyśmy nauczyli się je doceniać. W książce Siergieja Łazariewa Diagnostyka karmy jest taki fragment. Pewien filozof powiedział: kochać to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, lecz patrzeć razem w tym samym kierunku. Jeszcze kilka sugestii dotyczących twojego życia. Oszczędzaj słowa. Obserwuj swoje myśli, skąd się pojawiają, czego dotyczą i dokąd biegną. Obserwuj swoje ciało, obserwuj swoje emocje, obserwuj swoje zachowanie. Nie jesteś swoim ciałem. Szanuj je, bo ono umożliwia ci podróż w tym wcieleniu, ale ono usknie i przepadnie, a ty jesteś wieczny. Słowa, samotność, wypełnianie ciszy, zagłuszanie wnętrza, myśli, wspomnienia, poczucie winy, kosmiczny śmietnik. Trzeba to zaakceptować, wypełnić miłością do Stwórcy. Wszystko, co się wydarzyło, miało się wydarzyć. Za wszystko powinniśmy być wdzięczni Stwórcy i Wszechświatowi. Poczucie winy. W tej chwili zachowałeś się tak, jak się miałeś zachować. To było kolejne twoje doświadczenie. Co do ludzi, których nie chcemy już w swoim życiu. Oddaję ci to, co twoje. Zabieram to, co moje i rozstajemy się na stałe. Ich obecność i rola w naszym życiu była niezbędna do kształtowania naszej istoty, ale czasem są to tak toksyczne i niereformowalne osobowości, że chcemy się od nich odseparować. Im też powinniśmy przekazać miłość i wdzięczność za doświadczenia, które dzięki nim przeszliśmy. Jednak można to zrobić na odległość. Na wyższych piętrach przestrzeń i czas nie istnieją. Pełna harmonia jest ciszą. O nic nie pytaj. Cała wiedza jest w polu informacyjnym Ziemi. Trzeba nauczyć się milczeć, żeby zacząć słyszeć. Odpowiedzi pojawiają się we właściwym momencie. Nie nazywaj
Nie komentuj, nie oceniaj, obserwuj. Doznawaj całym sobą. Nie zazdrość nikomu. Masz swoje życie, którego ci wystarczy. Zawiść i zazdrość są jak pleśń, która zżera do samego korzenia. Centrum Wszechświata stanowi Stwórca, a my mamy podążać do Niego. To zadanie naszych duszy. Kiedyś przeczytałem taką sentencję: wszystko istnieje, dopóki Stwórca tańczy. Stwórca tańczy we wszystkim, także i w każdym z nas.